Dzień dobry Państwu. Czy jestem słyszalny? Tak, chyba jestem. Przygotowaliśmy prezentację dotyczącą obróbki cieplnej metali. Przygotowaliśmy w dwie osoby. Niestety Krzysztof musiał wyjechać służbowo za granicę, więc sam postaram się Państwu tę tematykę przedstawić. Przy czym ta obróbka cieplna będzie dotyczyła przede wszystkim obróbki powierzchniowej stali węglowych, czyli zajmiemy się przede wszystkim hartowaniem indukcyjnym, czyli hartowaniem, które oparte jest o grzejnictwo elektryczne. Ale grzejnictwo elektryczne dotyczy również innych form obróbki cieplnej. Oprócz hartowania i odpuszczania po hartowaniu, dotyczy również lutowania, wyżarzania, kształtowania, czyli nagrzewania przed ukształtowaniem form na gorąco, czy topienia. I o tym wspomnę pokrótce. Natomiast głównie chciałbym się skupić nad hartowaniem indukcyjnym i to hartowaniem elementów o powierzchniach odkształconych, bowiem tego typu hartowanie sprawia, najwięcej kłopotów i wymaga najwięcej wyzwań technologicznych od inżynierów przygotowujących taki proces hartowania. Mianowicie, jeśli mamy do zahartowania prostą powierzchnię walcową, to hartowanie indukcyjne jest bardzo proste. Gorzej, gdy musimy odpowiednio ukształtować pole temperaturowe, co uzyskujemy przez modelowanie pola elektromagnetycznego. Tak, musimy ukształtować to pole temperaturowe, aby spełnić wymagania dotyczące twardości oraz powierzchni elementu utwardzonego. I takim przykładem wyzwania technologicznego jest rysunek, który przedstawiony jest tutaj na planszy. Mianowicie jest to wycinek wałka o różnych średnicach. Średnica większa, przejście, średnica mniejsza, przejście, średnica jeszcze mniejsza oraz na końcu wielowypust. Ukształtowanie pola temperaturowego, a w związku z tym i strefy zahartowanej, sprawia główne trudności na przejściu średnic. W tym przypadku, gdy mamy łagodne przejście średnic, nie jest to jeszcze takim problemem. Gorzej, jeżeli konstruktor wykona jeszcze takie podtoczenie na przejściu jednej średnicy i drugiej. I to staje się wyzwaniem technologicznym związanym z opracowaniem zarówno programu hartowania, jak i doborem częstotliwości, tak żeby nie przegrzać tych szczytów, powiedzmy końcówek wałków średnicy i żeby nie nastąpiło rozwarstwienie czy rozrost ziarna. Innym wyzwaniem technologicznym jest na przykład ukształtowanie takie pola temperaturowego, ażeby uzyskać taki, jak jest na rysunku, przebieg strefy zahartowanej. Kolejny przykład to rolka, gdzie mamy zahartować bieżnię w ten sposób ukształtowaną, czy rolka, gdzie mamy również ukształtować czy zahartować bieżnię w ten sposób ukształtowaną. Tutaj hartowanie częściowe spowoduje odpuszczenie na przejściu jednej strefy, czy jednej technologii hartowania i drugiej technologii hartowania. Także tego typu rozwiązania możemy uzyskać jedynie poprzez odpowiednie ukształtowanie wzbudnika, odpowiednie rozmieszczenie koncentratorów pola elektromagnetycznego oraz odpowiednie sterowanie ruchem wzbudnika względem elementu. Kolejne wyzwanie, zahartować tę płaszczyznę, tę powierzchnię tak, żeby rozkład twardości mieścił się w granicach 2 HRC, nie plus minus, ale 2 HRC. To jest ten przebieg strefy zahartowanej. To też jest związane z odpowiednią konstrukcją wzbudnika, jak również doborem
odpowiedniej prędkości i zmiany położenia elementu względem zbudnika bądź zbudnika względem elementu w płaszczyźnie XY. Oprócz wyzwań technologicznych dotyczących samej technologii hartowania mamy jeszcze rozwiązania konstrukcyjne, które są nietechnologiczne pod względem hartowania. I to jest przykład taki, a z takimi rozwiązaniami się spotykamy. To jest ten element, którego powierzchnię należy zahartować. Musi ulec odkształceniu takie rozwiązanie. Jeżeli dostaniemy taki element do zahartowania, to zahartowanie spowoduje odkształcenie tego elementu. Zatem technologia obróbki, technologia przygotowania czy produkcji takiego elementu musi wyglądać inaczej. Musimy najpierw zahartować wałek, a dopiero potem wykonywać te elementy wewnętrzne, wytaczać te elementy wewnętrzne, co wiąże się oczywiście z odpowiednim procesem obróbki mechanicznej, nie zawsze przewidywanym, zanim dostaniemy, powiedzmy, taki element do zahartowania. Jeszcze większym wyzwaniem jest zahartowanie takiego elementu. Ten element na pewno się odkształci, czyli to jest tulejak, na pewno się odkształci i dobrze, jeżeli tu nie nastąpi pęknięcie. I tu odkształcenie będzie nie rzędu mikronów czy dziesiątek milimetra, to odkształcenie będzie rzędu nawet kilku milimetrów. A więc te wszystkie parametry, te wszystkie elementy musimy uwzględnić przy doborze technologii hartowania indukcyjnego powierzchniowego. I podaję Państwu kilka przykładów wymagań dotyczących powierzchni zahartowanej. Tego typu kształty możemy uzyskać przez odpowiednie ukształtowanie wzbudnika, tak jak powiedziałem wcześniej, koncentratora na wzbudniku, ale również poprzez dobór odpowiedniej częstotliwości prądu grzewczego. Aby wykonać tego typu pracę, ponieważ otrzymujemy bardzo wiele zapytań dotyczących opracowania i wdrożenia technologii hartowania różnego rodzaju elementów, ponieważ wykonujemy urządzenia do hartowania indukcyjnego, więc wykonując urządzenie musimy również opracować technologię i wdrożyć tę technologię. Więc przygotowujemy wcześniej taką technologię w oparciu o urządzenie, które wykonaliśmy dla siebie. Urządzenie, które umożliwia precyzyjne sterowanie ruchu wzbudnika względem elementu, elementu względem wzbudnika oraz zmianę częstotliwości prądu hartującego prądu wzbudnika w zakresie od 15 do 300 kHz. W związku z tym mamy bardzo szeroką możliwość, bardzo dużą możliwość doboru parametrów technologicznych. Moc urządzenia mamy regulowaną od 10 do 100 kW. Dość ciężkie i duże elementy możemy próbować, możemy doświadczać, dobierać parametry technologiczne i potem zaoferować konkretne rozwiązanie klientowi. Na tych zdjęciach przedstawiam Państwu różne możliwości kształtowania wzbudnika, bo to ma istotny wpływ na rozkład pola temperaturowego. A oto przykłady hartowania przy różnej częstotliwości. Ten sam element, to znaczy element o tej samej średnicy, ale w zależności od częstotliwości mamy płytkie hartowanie, głębsze albo hartowanie rzędu 6 do 8 mm. Zatem ta głębokość hartowania jest osiągalna przy częstotliwości wysokiej, 250-300 kHz, ta przy częstotliwości średniej, około 100 kHz i ta przy częstotliwości 15-20 kHz. Podam Państwu przykłady rozwiązań, bo w oparciu o te przykłady potem rozwiązujemy konkretne urządzenia. To jest stanowisko doświadczalne, które posłużyło nam do zbudowania urządzenia hartującego bieżnię łożyska o średnicy 2200 mm.
żeby zahartować taką bieżnię, oczywiście oprócz kształtów zbudnika musimy dobrać odpowiednią częstotliwość, jak również system zraszania, bo ten system ma bardzo istotne znaczenie. Wdrożone rozwiązanie przedstawione jest na tym oto zdjęciu. W hali już jest zamontowane urządzenie do hartowania oraz do odpuszczania po hartowaniu. Innym rozwiązaniem jest hartowanie kół łańcuchowych metodą wyrąb po wrębie, a na kolejnym slajdzie przedstawione jest odpuszczanie indukcyjne, które czasem jest korzystniejsze w stosunku do hartowania piecowego, hartowania w komorze. Koło łańcuchowe przenośnika zgrzebłowego, gdzie wymagana jest głębokość hartowania zęba rzędu 6 do 8 mm. Wyraźnie będzie widoczne pole temperaturowe, które umożliwia nam uzyskanie właśnie takiego kształtu strefy zahartowanej. A to jest przykład rozwiązania układu, który przedstawiałem tam w formie rysunku, czyli hartowanie powierzchni bocznej tego elementu, gdzie oprócz elementu płaskiego mamy również zahartować część koła. I hartowanie bardzo trudne, hartowanie gwintu. Hartowanie gwintu wewnętrznego nakrętki. Te wszystkie możliwości hartownicze, hartowania indukcyjnego mamy właśnie dzięki rozwiązaniu, dzięki zbudowaniu tego urządzenia, które pokazywałem wcześniej, a które również prezentujemy na targach. Hartowanie elementu, które wymaga generatora wysokiej częstotliwości. To jest akurat w tym przypadku generator o częstotliwości 250 kHz. I rozwiązanie układu, gdzie mamy 5 procesów elektrotechnologicznych. Każde wymaga generatora o innej mocy, innej częstotliwości. Jest to proces technologiczny nagrzewania przed spawaniem, odpuszczania po spawaniu oraz hartowania, i to tego elementu, który pokazywałem na początku, to znaczy, gdzie są hartowane trzy średnice łącznie z elementem przejściowym pomiędzy tymi średnicami. Lutowanie indukcyjne jest procesem może trudniejszym nawet, aniżeli hartowanie, bo na przykład zahartowanie takiego elementu, zlutowanie takiego elementu wiąże się z tym, że musi być precyzyjnie sterowana temperatura lutowania, bowiem różnica pomiędzy temperaturą lutu i temperaturą elementu wynosi około 30 stopni. Przepraszam bardzo. Przepraszam, musiałem przerwać, bo za chwilę bym za nie mówił. Lutowanie aluminium i lutowanie miedzi, elementów miedzianych. To wymaga precyzyjnego doboru i temperatury, i czasu nagrzewania, i częstotliwości. Ten przykład to jest lutowanie trójnika z miedzi. Przy lutowaniu jednego elementu technologia jest dość prosta. Gorzej, gdy mamy jednocześnie zlutować trzy elementy i no, nie chce mi się teraz.
I musimy tak ukształtować, zarówno tak zbudować, czy wykonać kształt wzbudnika, jak również rozkład koncentratorów na tym wzbudniku, ażeby rozkład temperatury był taki sam, pomimo wzajemnego oddziaływania pola elektromagnetycznego części wzbudników, tych, które pracują obok siebie. I lutowanie indukcyjne, które zastępuje lutowanie płomieniowe, to są końcówki kablowe. To lutowanie zdecydowanie poprawia i wydajność, i jakość lutowanych elementów. I może jeszcze kilka słów na temat grzejnictwa indukcyjnego, może nie bardzo związanego z hartowaniem i z obróbką cieplną, ale rozwiązania, które jest przyszłościowe w związku z transformacją energetyczną, transformacją ciepłownictwa, w tym wypadku do elektrociepłownictwa. Proponujemy, jest to rozwiązanie wdrożone, choć prototypowe, kocioł indukcyjny, który wyprodukowaną energię elektryczną i najlepiej ze źródeł OZE i doprowadzoną do obiektu, bezpośrednio w tym obiekcie przekształca, przetwarza na ciepło. Dziękuję bardzo za uwagę i chciałbym, żeby to było wstępem do dyskusji. Jeśli Państwo mają w tej chwili jakieś pytania, to bardzo proszę, a jeśli nie, to zapraszam do stoiska, które jest obok i tutaj dużo szczegółowych informacji będę mógł udzielić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ja dodam tylko, że wszystkie z wystąpień są nagrywane i będą dostępne później na stronie Targów Metal. Po targach będzie można do nich wrócić i obejrzeć ponownie każde z wystąpień prezentowanych podczas seminariów Foundry Goes Green.